Cześć, witam Was wszystkich. Zyskamy dzisiaj aminokwasami w odmianie przeżyta Trapero. Dwa tygodnie wcześniej pryskałem przeżyto i zauważyłem, że ono lepiej wygląda w ta sama data siewu i lepiej wygląda jak na innym kawałku, więc zainwestowaliśmy w aminokwasy i pryskamy wszystkie oziminy w ilości 1,66 litra, bo tak mi pasuje, 10 litrów na 1200 litrów opryskiwacz, gdzie pryskam 6 hektarów. Zobaczymy, pierwsza dawka jest na jesień, ruszy wegetacja, też będziemy pryskać. Zainwestowaliśmy w te aminokwasy, bo widzę po prężycie, po rzepaku, że rzepak bardzo pięknie wystartował, dostał gruby korzeń. Mi się wydaje, że te aminokwasy jednak musiały zadziałać. Dokładnie Agro-Sorb Folium. Agro-Sorb Folium, tak się nazywa. Polskie aminokwasy. Wejdźcie sobie na YouTube, wpiszcie polskie aminokwasy, tam będzie producent, zobaczycie kontrolę. Tutaj zrobimy na tym przężycie zrobimy jeden pasek bez oprysku, żeby było dokładnie widać na wiosnę. Nie zrobiłem tego w rzepaku, szkoda, bo mogłem rzeczywiście jeden przejazd też zrobić. Zresztą opierałem się na filmie od Grześka Bardowskiego, on tam robił kontrolę, co drugi przejazd nie pryskał. No i jak obejrzycie tamte polskie aminokwasy na YouTubie, to zobaczycie, jak wygląda pole po przyzimowaniu rzepaku. Połowa popryskana aminokwasami, druga połowa bez. No i niby to jest obrazowy nawet efekt. Zobaczymy. Wizualny efekt jest. Jest ładna pogoda, naprawdę ta zimy nie widać, 15 bodajże stopni jest teraz albo i lepiej, więcej, czyli 2 listopada, zachowane przymrozków nie ma w nocy, więc można czymkolwiek nawet pryskać, nawet na chwasty można pryskać. Jakby były przewidywane przymrozki, no to nic nie można robić, nie? A tutaj nic nie przewidują, więc zobaczymy. Myślę, że to nie będą na darmo wyrzucone pieniążki. Będziemy lustrować pole, później będziemy widzieć, jak to wygląda w rzeczywistości. I kto nie próbuje, to nie będzie miał żadnych efektów. A trzeba próbować, trzeba inwestować, bo im większa zwyżka plonu, tym większy zysk jest. No, a plon się buduje już od jesieni. Od jesieni, dokładnie. Te przeżyto pięknie wygląda. Ono jest siane dokładnie 8 września w ilości 140 kg w minimalnej dawce. Czy 15 my to sialiśmy? 8. A 15. A 8 było te żyto hybrydowe już popryskałem. Dokładnie 31 października już opryski robiłem aminokwasami. Dzisiaj resztę i będziemy patrzeć, jakie są efekty, bo jeszcze raz wrócę do rzepaku. Ja twierdzę, że rzepak on dostał takiego Red Bulla, kopa po tych aminokwasach, bo on taki był nędzny, a po tym oprysku i też tylko 1,66 litra. No tak mi pasuje, tam nie będę dzielił tych piątek, bo dokładnie bym musiał jeszcze dolać 2 litry, a nie dolewałem. Także tam. Ej, te przężyto już mamy popryskane na chwasty. O, ostatni przejazd jadę, a tam jeden w środku zostawię i będziemy widzieć różnicę. Od brzegu jest popryskane, w środku w tamtą stronę już nie będę jechał. I będzie widać różnicę. Pokaż nam. ładnie będzie. Już z powrotem nie pojadę i będziemy tutaj mieli na tym 2-hektarowym kawałku widoczny efekt na wiosnę. Także zobaczymy. Może wejdźcie sobie też na film Bardowscy. Fajnie to przedstawili. Grzesiu ładnie to rzepak, pszenica ozima i buraki. On to przedstawił w tabelkach. No i to jest też powodem, że ja to też zastosuję. Bo on tam realnie to ocenił, zważył to, co było skoszone bez aminokwasów i to, co skosił z zastosowaniem aminokwasów, i tam realnie wyliczył, jaka jest zwyżka plonu i po jakiej cenie, i żyjcie sobie. Niech chłopak też tam zasubskrybujcie jego kanał i tam pooglądajcie. Niech się Grzesiu, Ania cieszy, że tam mu oglądalność wzrasta. My się tym pokierowaliśmy właśnie. No. O, zobaczcie, tutaj na tym polu jest też odmiana Trapero, siana w drugim terminie tego przężyta, czyli dokładnie ono było siane pierwszy październik, coś takiego? Coś, początek października. No. Także była różnica 2 ponad tygodnie od pierwszego siewu. Tam było 140 kg, tutaj już 170 kg jest zasiane i zobaczcie, jak ładnie to przężyto startuje. Ono na początku ma takie wąskie listki, no ale na tych pierwszych kawałkach już się krzewi. Tutaj no, jednak trzeba termin zachować wczesny, ale mamy teraz taki efekt wcześniej zasiane i później. Tak pół na pół, więc to pole akurat jest po dziadku. Pole? Tak, tatuś już zostawił, więc on kupił polifoskę, kupił tam kredę mieloną, bo miał tutaj siać, odchwaścić, randapem odchwaścił i stwierdził, że już nie będzie już nic uprawiał, jednak już. No, dziadek już ma ponad 80 lat, to wystarczy. No i musiałem za te tam zapłacić mu, no zapłaciłem, no to polifoskę wysiałem, kredę wysiałem. Pole było odtwarzone, to się tam o randap już nie upomniał. No to dobrze, no 2,5 hektara jest więcej i tam pod owiec, a prawie chyba 7 doszło nam. No 7 hektarów, teraz koło 70 no ornych jest. W tych działeczkach 70, no prawie 70 będzie ornych, chyba w 35 kawałkach, ludzie to mamy. Ale w działkach ewidencyjnych to już nie wspomniesz. No, to jest porażka tutaj z tymi działeczkami. Mamy największy, mieliśmy kawałek jeszcze 2 lata temu 10 hektarów, teraz największy mamy 8. 8 hektarów. A no 8, ale przegroda jest i tak jak był, tam było 15. 18. I tak się robi, no co zrobić, jest trudno, ciężko jest, wszystko jest w koło komina się kręci. Tak. Także tutaj jeden zostaje pół przejazdu, tak praktycznie też zostawiamy na tym kawałku, tam już nie będę się wracał, pojedziemy na inne, wypryskać, na inne pole, tam też zostanie, wypryska się i zostanie coś tam w środku niedopryskane i tak będziemy widzieć, co to na wiosnę, jak to przysimowało, jaki to jest efekt. Bo obrazowo, czy będzie zima, a może będzie zima, to będzie widać efekt, bo ten Agro-Sorb Folium, to jest ukorzeniacz, aminokwasy i ukorzeniacz, ono buduje lepszy system korzeniowy. U nas na tych piaskach jest właśnie jak najlepszy system korzeniowy potrzebny. No właśnie tak się zastanowiłem, że ze względu na to, że buduję system korzeniowy, a wrócę trzeci raz do tego rzepaku, że ten rzepak tak rozbudował system korzeniowy i twierdzę, że to musiał wspomóc te aminokwasy wolne. Korzenie jak pietruszka ma. Tak. I mówię, inwestujemy. Trzeba zobaczyć, co będzie z oziminą. Może będzie efekt i wtedy będziemy co roku to stosować. No i tam jeszcze ludzie chcą tutaj zwrócić do tej Pamiętacie, jak pryskaliśmy, powiedzieliśmy, że będziemy pryskać azotem jeszcze na rzepak i powiem wam, że dobrze zrobiliśmy. No to mocznikiem tylko popryskaliśmy 50 kg mocznika i 50 kg siarczanu magnezu w oprysku poszło na te 6,5 hektara. No, to sobie no bo tam ludzie twierdziliście, że ten jest za mało fosforu, no, a tam było 450 kg dane pod korzeń. U nas jest akurat bardzo wilgotno i... No przecież z jęczmienia ozimego tej słomy nie było tyle, żeby ta słoma zabrała ten azot startowy w pełnej ilości na rozłożenie słomy. Przecież to sami widzieliście, jak było w tym jęczmieniu ozimym, przecież on nie sypał tyle, tej słomy nie było, on był niski, więc jeżeli było dostarczone 25 prawie kilo tego azotu w tym NPK, no to tam było na start do tego rzepaku. Tylko że ciepła... Jak zaczęło coś tam brakować, to my nie będziemy walić 100 kilo saletry jeszcze pogłównie, nie, poszedł mocznik i wystarczy tego mocznika. Karmiliśmy go i teraz zginęły te kolorowe liście, zostały te co były, a nie ma więcej, nie o to ma więcej, chodzi. Wystarczy, przecież nikt nie będzie sypał jeszcze saletry, nie wiem po co tam, to i tak już jest ta ciepła jesień, to kto by się spodziewał, że te rzepaki niepotrzebnie zabierają składniki pokarmowe. Na wiosnę się będzie lądować, zaraz pojedziemy do domu, będziemy wymieniać te końcówki. Kupiłem do RSM-u, więc zobaczymy. Przygotujemy opryskiwacz do RSM-u. My się z wami żegnamy, na razie. No, siema.